każdemu jest ciężko. Co wiesz o uszkodzeniu jednego z dźwigów portowych? Co miałem nie słyszeć? Ramona nieźle się zdenerwowała, bo nie ma jak szybko towaru wyładować. Z tego co wiem, robotnicy też nie są zadowoleni z dodatkowej roboty. Miałbym zignorować tyle problemów, które w naszym kochanym mieście mnożą się szybciej od orków? Chodziło mi raczej o to, czy znasz szczegóły tej sprawy. Na przykład, kto uszkodził dźwig. O, to już są informacje płatne. Jeśli masz monety, Bor będzie miał szczegóły. Myślę, że przekażesz mi te informacje bez żadnej zapłaty. Oj, chłopcze, to tak nie działa. Jeszcze się nie nauczyłeś? Obie strony zawierające umowę muszą coś na niej zyskać. A moim zyskiem będą pieniądze. Człowieku, nie interesuje mnie to. Gadaj, bo inaczej marnie skończysz. Ja uruchomię kontakty. Znam ludzi, którzy mogą zamienić twoje życie w mękę. Nawet nie próbuj ze mną zadzierać. Nie będę się z tobą cackać. Dobra, pokaż co potrafisz. Moja głowa. Chwila. No już dobra, wygrałeś. Dostaniesz czego chcesz. Sprawa jest dość skomplikowana, bo przy dźwigu przez cały dzień kręci się mnóstwo ludzi. Trudno wskazać kogoś jednoznacznie. W takim razie podaj mi najpewniejsze typy. Cóż, z tego co wiem, to niejaki Alder z dzielnicy Biedoty nie jest jednym z robotników Ramony, a jednak kręcił się przy dźwigu jakiś czas temu. Nie widziałem go od tego czasu, więc więcej ci nie powiem, ale myślę, że powinieneś z nim porozmawiać. Gdzie go znajdę? Pochodź wśród tych zniszczonych chałupin. W końcu znajdziesz. Powodzenia. Byłeś ostatnio widziany przy dźwigu portowym. I? Został uszkodzony. Wiesz coś o tym? A co niby mam wiedzieć? Jak go naprawić? Nie jestem rzemieślnikiem. Nie znam się na dźwigach. Przede wszystkim to powiedz, gdzie jest koło zębate, które ukradłeś. Kto ci napchał takich głupot do głowy? Jeśli będziesz tak ufny, to ludzie zaczną cię wykorzystywać na wszystkie możliwe sposoby. Nie mam teraz czasu na odświeżanie czyjejś pamięci. Twoja sprawa. Pamiętaj, że jestem otwarty na propozycje. Proszę, taki sposób chyba ci się spodoba. A i owszem, nie będę narzekał. Hehe. I tak, to ja uszkodziłem ten dźwig. Jednak, dlaczego to zrobiłeś? Należę do osób, które nie przepadają za Ramoną. Zabranie tego koła było, powiedzmy, żarcikiem. Przez ten żarcik nie tylko Ramona ma problemy. Oddaj mi je. Średnio mi się podoba ten pomysł. Ale wiesz, możemy ubić interes. Dasz mi trochę złota i je przyniosę.
Znowu? A co powiesz na to, żebyś mi je oddał, a ja nie wydam cię straży? A jaki masz dowód, że to ja uszkodziłem dźwig? Będzie słowo przeciwko słowu. Nic mi nie zrobią. Samej części też nie znajdą. Dobrze ją ukryłem. Oj, chyba jednak pójdę na spacer do koszar. Idź, powdychaj świeżego powietrza. Nie będę ci przeszkadzał. Słyszałeś o uciekinierach z innych wysp? A co to ma do rzeczy? To, że mam wśród nich znajomości. A desperaci uciekający przed wojną mogą cię nieźle przetrenować. Dobrze, dobrze, spokojnie. Zaraz ci je przyniosę. Proszę, koło zębate. Tak jak mówiłem. Mam nadzieję, że to jedyna rzecz, jaką wyciągnąłeś z dźwigu. Tak, spokojnie. Co teraz? Zaniesiesz je straży i powiesz, skąd je masz? Nie, oskarżę o sabotaż kogoś innego, a ty złożysz zeznania. Jakie zeznania? Niedoczekanie twoje! Doczekanie, bo inaczej będziesz rozmawiał ze mną, ale zza krat. Masz im powiedzieć, że widziałeś niejakiego Rekona i Vego, jak zabierali to koło zębate, po czym wynieśli je do karczmy. Zrozumiałeś? Pff, no co mam nie rozumieć? Nie podoba mi się, że sam z siebie mam złożyć wizytę w koszarach, ale niech będzie. Chowaj tę broń! Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Hej, ty! Przyszedł. A będzie jeszcze gorzej. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Hej, ty. Kim jesteś? Jestem płatnerzem. A to mój skromny warsztat. Jeśli widzisz w mieście kogoś w czymkolwiek, co zapewnia choć trochę ochrony, to z pewnością przewinęło się to przez moje ręce. A teraz powiedz, w czym mogę ci pomóc? Sprzedaję pancerze, ale zajmuję się też ich ulepszaniem. Ulepszanie pancerzy? Większość pancerzy tworzona jest tak, by pasować na każdego. Ja zajmuję się tym, żeby dokładnie dopasować wszystkie elementy i dołożyć dodatkowe wzmocnienia tam, gdzie ich potrzeba. Dzięki temu nie tylko wygodniej jest się w nim poruszać,
ale zapewnia też więcej ochrony. Oczywiście nie z każdym pancerzem da się to zrobić. Po prostu pokaż, co masz, a ja powiem, co możemy zrobić, czego będziemy potrzebować i ile będzie to kosztować. Możesz mnie czegoś nauczyć? I ryzykować, że wygryziesz mnie z tego interesu? Nie dzielę się moją wiedzą, ani nie szukam żadnego czeladnika. Pohandlujmy. Czego tam szukałeś? Niczego tu nie znajdę. Wszystko w porządku? Dzięki za ratunek. Nie wiem, jak długo bym tutaj jeszcze wytrzymał. Co się stało? Skąd tutaj tyle szczurów? Zwykle radzę sobie ze szczurami całkiem nieźle, ale pewien kupiec zaoferował mi magiczny instrument, dzięki któremu szczury miały się mnie słuchać. Gdy próbowałem jego działania, to okazało się, że dźwięk instrumentu nie tylko rozjuszył gryzonie, ale też zwabił pozostałe z całej okolicy. W ostatniej chwili udało mi się wskoczyć na podwyższenie, ale zablokowały mi drogę ucieczki. Gdyby nie ty, pewnie zjadłyby mnie żywcem. A nagroda? Nie mam złota przy sobie, bo żyję od wypłaty do wypłaty, ale weź to. Co prawda jest bezużyteczny, ale może uda ci się sprzedać ten instrument. A najlepiej, jakbyś go wetknął temu kłamliwemu Hugh. Nic tu nie ma.
niczego tu nie znajdę. Wynoś się! Czego tam szukałeś? Znasz się na nastawianiu kości? Nie. Co masz na sprzedaż? Wybierz, co cię interesuje. Znasz się na nastawianiu kości? Nie. Hej. Są na to duże szanse. Ej, ty! Przyniosłem kilka starych monet. Czy nie ci parszywi bandyci i inne bestie? Doskonale! A ciebie kto wpuścił do miasta, brudasie? Masz jakiś problem? Tak! Coraz więcej jest w tym mieście włóczęgów i nierobów takich jak ty. Nie znajdziesz tu ani przyjaciół, ani wsparcia. Ktoś musi pracować.
Witaj, podróżniku. Proszę, zrzuć te brudne ubrania i rozsiądź się w naszym przybytku. Nasza podgrzewana woda wzbogacona jest o różne lecznicze preparaty. Nie tylko zadbasz o swoją czystość, ale również o zdrowie fizyczne. Ile mnie to będzie kosztować? Z łaski naszego miłościwego gubernatora Morisa, łaźnia jest dostępna całkowicie za darmo dla wszystkich, którzy chcą z niej skorzystać. Oczywiście tak długo, jak zachowują się odpowiednio. Niestety miałem już tu kilka przykrych incydentów. Tak czy inaczej, miłego korzystania z naszych atrakcji. Witaj. Chyba cię tu jeszcze nie widziałem. Pierwszy raz w naszym wspaniałym Archolos? Nie musisz odpowiadać. Nie ma się czego wstydzić. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Nieprawdaż? Nazywam się Furek i zajmuję się wszystkimi zagubionymi w tym wielkim mieście. Jest może jakieś konkretne miejsce, w które chciałbyś się dostać? A może zainteresuje cię któraś z naszych map? Jest pewne miejsce, do którego muszę dotrzeć. W takim razie porozmawiaj z jednym z przewodników. Pełno ich w mieście. Za drobną opłatą zaprowadzą cię, gdzie tylko będziesz potrzebował. Możesz mi coś więcej o was opowiedzieć? Jesteśmy organizacją podlegającą gildii kupieckiej Araxos. My zajmujemy się mapami i organizacją. Oni zaś wynajmują nam swoich gońców jako przewodników. Prosty układ, który pozwala dbać o wszystkich nowoprzybyłych. Jakieś rady odnośnie miasta? Przede wszystkim dobrze się rozgląda. Miasto jest pełne pięknej architektury i okazji do zarobku. Pokaż mi swoje mapy. W całym mieście nie dostaniesz tak dokładnych map w tak niskiej cenie. Nie zapomnij też odwiedzić naszego straganu pomiędzy koszarami a Starym Miastem. Co to za miejsce? Albo jesteś ślepcem, albo kiepski z ciebie żartowniś. Jestem Gerstand, a to mój przybytek. Karczma pęknięta struna. Jeśli nie słyszałeś o tym miejscu, nie słyszałeś więc o niczym, co się dzieje w Archolos. Zbierają się tu wszyscy mieszkańcy, mistrele oraz dostojni podróżnicy. Skąd nazwa pęknięta struna? Niegdyś odbywały się tu regularnie popisy trubadurów. Ciągnęli z niemal wszystkich wysp archipelagu, a nawet z kontynentu. Podczas jednego z takich koncertów grał początkujący, acz dobrze rokujący młodzieniec. Przed samym występem pękła bardowi struna. Zmartwiony już chciał uciekać, lecz dojrzał to jeden z doświadczeńszych muzyków i zapytawszy, co ten zamierza zagrać, odpowiedział mu: ta struna ci się nie przyda. Po tym incydencie postanowiłem przemianować karczmę. Ot, cała historia. Witaj, przysyła mnie Tomas. Ma dla ciebie propozycję współpracy. Tomas? Ten piwowar? Ale ja nie potrzebuję więcej piwa w swojej ofercie. Nie sprzedaję go zbyt dużo. Moi klienci gustują w droższych trunkach, wolą wino. Tomas wprowadza na rynek nowe piwo, jakiego jeszcze nie było. Nazywa się Mroczny Paladyn. Sam opracował recepturę. Może chcesz go spróbować? Najpierw mi o nim opowiedz. Mroczny Paladyn to niezwyczajne piwo. Wyróżnia się bogatym smakiem, który długo utrzymuje się w ustach, a także ciekawym aromatem. Należy je pić powoli, małymi łykami, ponieważ ma również sporą moc. Może być leżakowane jak wino, tylko zyska dzięki temu na wartości.
Brzmi ciekawie. No, pokaż mi, czy mówisz prawdę. Spróbuj. Nie kłamałeś. Naprawdę ma bardzo ciekawy smak. A pachnie też nie najgorzej. Moi klienci lubią nowe smaki. Ile za skrzynkę? 100 sztuk złota. Wezmę 4 tygodniowo. Na początek. Świetnie, przekażę Tomasowi. Do zobaczenia. Pokaż mi swoje towary. Co słychać? Jest nieźle. Piwo Tomasa być może zwiększy mi sprzedaż, a to coś, co cieszy każdego karczmarza. Mam własne zdanie na ten temat. Teraz każdy już o tym wie. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Hola, hola. Gdzie lezie? Przed siebie. Nie ma przejścia. Dlaczego nie? A masz przy... O jak... O... Przejdzie. Lepiej zostawię to w spokoju. Tak dalej być nie może. Hej, ty. Co słychać? Coś za jeden. Thank you.
Kim jesteś? Nazywam się Nirka. Jestem myśliwym, ale coraz rzadziej chodzę na polowania. Lata już nie te. Ale jeśli chcesz kupić coś związanego z łowiectwem, to u nikogo nie znajdziesz lepszego stosunku ceny do jakości towaru niż u mnie. Mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Poważnie pytasz? Tak po prostu miałbym ci zdradzić tajniki myśliwstwa? Domyślam się, że będziesz chciał czegoś w zamian. Nie powiem, że nie. Złoto zawsze się przyda. Szczególnie, kiedy moja emerytura jest tak niepewna. Wyłóż go trochę, a nauczę cię strzelania z łuku i pokażę, jak być zręczniejszym. A jeśli znasz podstawy pozyskiwania trofeów zwierzęcych, to mogę cię też nauczyć wyrywania pazurów, głów, języków ognistych jaszczurów i zdzierania skór z gadów. Chcę się podszkolić. Zobaczymy, co uda nam się zdziałać. Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Jeśli jesteś w miarę pojętny, to tak. Pokaż mi swoje towary. Co słychać? Jest na tyle dobrze, na ile może być w obecnej sytuacji politycznej królestwa. Ucz mnie. Słuchaj, mam krótką pamięć. W tym wieku! Chcesz współpracować z gildią kupiecką? Czemu nie? Mają potem, jeśli uda ci się ich... Co tutaj? Aktual? Co słychać? Mieszkańcy Archonos. Na rozkaz wielmożnego gubernatora Morisa ogłasza się, co następuje. Każdy mężczyzna... Ej, ty! Ej, ty! Frida mówiła, że mam ci pomóc w polowaniu. Widzę, że znasz już podstawy łowiectwa. Chodźmy zapolować na ścierwojady! Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Archonos. Na rozkaz wielmożnego gubernatora Morisa ogłasza się, co następuje.
Chwila. Zgodnie z nowymi rozporządzeniami królewskimi, każdy właściciel wszelakiej wielkości łodzi i okrętów zobowiązany jest zgłosić się do urzędu miejskiego. Zgodnie z nowymi rozporządzeniami królewskimi, każdy właściciel wszelakiej wielkości łodzi i okrętów zobowiązany jest... Luna chciałaby odzyskać swoje pieniądze. W takim razie już po mojej kuszy. Jak to możliwe, że mistrzyni czeladnicza nie ma grosza przy duszy? Interes idzie nieźle. Szkoda tylko, że wszystkie moje dochody idą na ochronę mojej działalności. O czym ty mówisz? Paru ludzi Volkera regularnie mnie odwiedza. Nie są agresywni, ale obawiam się, że odmowa mogłaby się dla mnie źle skończyć. Boisz się paru oprychów? Boję się Volkera. To wpływowy człowiek. Nie chcę mieć z nim napięku. Myślisz, że wie o całym procederze? Wie, albo przemyka na to oko. W każdym razie, jak tak dalej pójdzie, to mogę się pakować. Jak wyglądają te oprychy? Ludzie Volkera noszą charakterystyczne pancerze, ale to pewnie sam już zdążyłeś zauważyć. Natomiast grupie, która regularnie mnie odwiedza, przewodzi facet ze szramą na policzku. Podobno zwykle zbierają się przy domu Volkera. Ktoś powinien zrobić z nimi porządek. Człowieku, zapomnij, nie dasz im rady. Pan Volker inwestuje w szkolenie swoich ludzi. Słuchajcie, powiedz Lunie, że najmocniej ją przepraszam i nie mieszaj się w to. Będzie z tego więcej kłopotów niż pożytku. Mam trochę... No! ...do walki, który otrzyma kartę powołania do Armii Królewskiej, zobowiązany jest stawić się w pożarach w ciągu 2 dni. Przejdzie na podstawowy trening oraz pozna przybliżony termin wyruszenia na front. Informujemy również, że Armia Królewska z chęcią przyjmie w swoje szeregi wszystkich ochotników, nawet tych niedoświadczonych. Razem odeprzemy orkową zarazę i przywrócimy pokój. Nie zap... Przestań natychmiast z tym czarowaniem. Mądra decyzja. Znasz się na nastawianiu kości? A skąd mam o tym do cholery wiedzieć? Kim jesteś? Zastanów się, młody. Wokół mnie walają się papiery, zioła, mikstury. Kim mogę być? Oczywiście, że alchemikiem. Nazywam się Herschlik, jeśli już zagłębiamy się w detale. Co nowego? Dobrze ci radzę. Nie kupuj niczego od Ramchy. Chodzą plotki,
że ta partaczka regularnie zabarwia swoje rośliny, żeby wyglądały na świeże. Co masz na stanie? Wszystko, czego potrzebuje aspirujący alchemik. Także każdego, kto nie boi się pracy fizycznej, aby dołączyli do powstającej kompanii górniczej. Przy standardowej pensji oferujemy również własną chatę w górze. Premia za ilość wydobytego kosztu. Dodatkowo... Ej, ty! Wszyscy skazańcy z wyrokami dłuższymi niż 5 lat w celu mogą liczyć na i odbycie go pracując jako kopacz. W ten sposób wszyscy, którzy zboczyli ze ścieżki prawa, hej, mogą powrócić do grona szanowanych obywateli. Luna przesyła pozdrowienia. Się i to z tego? To z tego, że wisisz jej złoto. W innym wypadku sprzeda twoją szachownicę. Wiedziałem, że z tą parszywą liściarką nie można wchodzić w żadne interesy. Nie mam złota przy sobie. Powiedz jej, żeby poczekała jeszcze kilka dni. Luna jest jutro umówiona na sprzedaż szachownicy. Nie pozwolę, by byle kmiot wszedł w jej posiadanie. Musisz się dowiedzieć, kim jest ten człowiek. Nie mam na to czasu. W takim razie pożycz mi złoto. Poddam z nawiązką. Ile? 100 sztuk złota. Nie o to prosił mnie mój zleceniodawca. Wejdź mi z oczu. Niech tylko dowiem się, kto poluje na moją szachownicę. Na dobre mnie popamięta. Oprócz standardowej pensji oferujemy własną chatę w obozie górniczym. W sprawie księgi, o którą prosiłeś. Tak? Mam ją. Wspaniale! Dawaj ją tutaj. Co? Jak to? Przyniosłeś mi jakiś falsyfikat. Przecież królowa nie może... Najwyraźniej może. Leon wygrał z tobą uczciwie. Przegrałeś. Pewnie cię przekupił, co? Ile dostałeś? Obaj dobrze wiemy, że to nie jest autentyczna kopia. Zejdź mi z oczu. Prosiłeś mnie, bym przyniósł ci książkę i to też zrobiłem. Nie moja sprawa, że nie podoba ci się jej zawartość. Teraz twoja kolej na dotrzymanie umowy. Chcesz mnie oszukać i jeszcze masz czelność czegoś ode mnie żądać? Wynoś się natychmiast! Jeszcze się z tobą policzę. Obiecuję ci. Chwila. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Archolos. Na rozkaz wielmożnego gubernatora Morisa... Kuno przegrał. Takiego przedstawienia dawno nie widziałem. Zaczerwienił się jak burak ze złości. I co ci z tego wszystkiego przyszło? To, że w końcu coś dotarło do tego dumnego i upartego człowieka, myśli, że zawsze ma rację, choć zwykle tak nie jest. Dzięki takim działaniom może w końcu to pojmie. Brzmi to tak, jakbyś nim gardził. Gardził? Myślę, że jestem jedyną osobą w mieście, która naprawdę lubi jego towarzystwo. To na swój sposób ciekawy człowiek i wbrew pozorom jest odrobina mądrości w jego tezach. Tylko źle je wygłasza. Wspaniale, że miałeś swoją chwilę triumfu, ale ja zostałem na lodzie. Dokładnie tak, jak ci mówiłem. Nic się nie bój, ja słowa dotrzymuję. Tak jak obiecałem, złoto za porządnie wykonaną pracę. Dziękuję. Mam przeczucie, że wkrótce spotkamy się na Starym Mieście. Wpadnij do mojego sklepu, co? Kto wie, może znajdę dla ciebie jakieś zajęcie? Chętnie skorzystam. Co słychać? Kuno znowu szaleje z Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Archolos. Na rozkaz wielmożnego gubernatora Morisa ogłasza się, co następuje. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na broń... Czy zechce mi pan pomóc? Potrzebna mi tylko jedna sztuka złota. Już raz ci pomogłem.
I byłem za to bardzo wdzięczny. Jednak znowu potrzebuję wsparcia. Jedna złota moneta to wszystko. Niestety nie mogę pomóc. O, nie zaskoczyłeś mnie tym specjalnie. Ile bierzesz za nastawienie barku? Niewiele. Skromne 70 sztuk złota. Nie mógłbyś trochę zejść z ceny? A dlaczego miałbym to zrobić? Nie mogę sobie pozwolić na szastanie gotówką. Takie czasy. A ja nie mogę sobie pozwolić na leczenie ludzi za darmo. I tak nie mam za wielu klientów. Magowie nic nie biorą za swoje usługi, więc sporo mieszkańców idzie po pomoc do nich. A jakbym ci w czymś pomógł? No i teraz mówisz z sensem. Tak się składa, że potrzebuję kilku roślin, by sporządzić nową partię lekarstw. Przynieś mi, powiedzmy, 5 rzecznych mirtów. To nie wezmę pieniędzy za zabieg. Gdzie mogę znaleźć ten mirt? Przeszukaj fosę wokół miasta. Tam mają dobre warunki do rozwoju, więc pewnie znajdziesz odpowiednią ilość. Zaraz wracam. Mam dla ciebie mirt. Świetnie. Z którym barkiem jest źle? Nie z moim. Płacę za pomoc Rudowi, jednemu ze stoczniowców. A co, ten skąpiec już nawet z własnych pieniędzy nie może się wyleczyć? Nieważne. Chodźmy, nie lubię tracić czasu. Chwila. Pokaż, co masz na sprzedaż. Wybierz coś... Czy nie widzisz, że obowiązuje tutaj kolejka? Reszta oczekujących mnie przepuściła. To wspaniałomyślne z ich strony. Gdyby tylko jeszcze potrafili czytać, wtedy wszystko udałoby się załatwić znacznie szybciej. Tkwię tutaj od wielu godzin i tłumaczę każdemu z osobna wszystkie obowiązujące przepisy. Potrafię czytać. Naprawdę? Wspaniale. Nawet nie wiesz, jak miło jest współpracować z kimś, kto zdobył choć odrobinę wykształcenia. Weź proszę ten dokument. Wszystkie obowiązujące przepisy są w nim dokładnie wyjaśnione. Jak idzie praca? Pewnie o tym nie wiesz, ale kaligrafia jest niezwykle trudną sztuką. Wymaga precyzji, odpowiedniego skupienia i... tego, żebyś zostawił mnie w spokoju. Jak idzie praca? Nie mam czasu na rozmowy.
Mam parę pytań dotyczących obywatelstwa. Wszystko jest jasno napisane. Ja chyba oszaleję. Pytaj, miejmy to już za sobą. Od niepamiętnych czasów, by zostać obywatelem... Najlepiej było zostać uczniem mistrza czeladniczego. Tak, wiem. Proszę, rozporządzenie Rady numer 487. To powinno odpowiedzieć na wszystko. To obywatelstwo to spory wydatek. Mam rozumieć, że brakuje ci złota? Jeśli nie brzydzisz się uczciwej roboty, to myślę, że coś dla ciebie znajdę. Od czasu pojawienia się tych wszystkich uciekinierów i oportunistów, całe miasto jest pełne odpadków, robali i smrodu. Mnóstwo mieszkańców regularnie składa skargi na te karygodne warunki. Miastu bardzo by się przydał ktoś do pomocy w sprzątaniu. Dam ci najpotężniejsze narzędzie do walki z brudem. Mam zamiatać ci podłogę? Nie podłogę. I nie dla mnie, tylko ulicę i dla mieszkańców. Za każde uprzątnięte miejsce dostaniesz 15 sztuk złota. No i oczywiście możesz zatrzymać wszystko, co tam znajdziesz. Gdzie dokładnie mam się udać? Rozglądaj się, spacerując po mieście. Gdy zauważysz jakąś stertę brudów, to ją zamieć i wytęp wszelkie robactwo. Ale pamiętaj, chodzi mi wyłącznie o miasto. Port i slumsy mnie nie interesują. Co do brudnych ulic... Tak? Wciąż nad tym pracuję. Zobaczmy, co udało ci się zebrać. Niemożliwe. Albin wypisał ci list polecający. Zdajesz sobie sprawę, że takiej sytuacji nie mieliśmy od lat? To surowy człowiek i ciężko go do siebie przekonać. Czynisz postępy, ale prawo jest prawem. Wróć, gdy spełnisz wymogi formalne. Czego ty tam szukałeś? Ej, ty! Nie masz tu czego szukać! Nie jesteś czego wcale taki ty głupi, tam szukałeś? Jakiego wyglądasz. Widzisz, to nie było takie trudne. Czego tutaj węszysz? Wynoś się! Nie musisz o to wiedzieć. Ej, kim jesteś? Nie słyszałeś o mnie? Skąd ty się rwałeś? Mam na imię Ernesto. Jestem właścicielem największej ilości winnic w całej Myrtanie. Nawet król trzyma jedno z moich win w swoich winnicach. Mogę kupić od ciebie wino? Chyba na głowę upadłeś. Myślisz, że osiągnąłbym taki sukces, zajmując się osobiście każdym przybłędą, który prosi mnie o flaszkę? Zajmuję się tylko poważnymi klientami. I jak tam twoje wina? Do mojego lokalu zaglądają ludzie z różnych stron.
każdy z nich z jakąś tajemnicą. Każdy za jakąś fasadą. Dopiero gdy na stołach pojawiają się karafki czerwonego trunku, zadłużeni kupcy bratają się ze ścigającymi ich urzędnikami, a magowie ognia i wody do późnych godzin dywagują o wierze. Tym właśnie jest potęga wina, chłopcze. Ten niezwykły napój pomoże ci zjednać każdego. I jak tam twoje wina? Wielu znajomych kupców wiąże koniec z końcem, próbując przetrwać trudy blokady handlowej. Wszystko wskazuje na to, że większość z nich trafi na bruk jeszcze przed nadejściem zimy. Podzieliłbym ich los, gdybym zawczasu nie zainwestował w Austerię. Ten biznes okazał się strzałem w dziesiątkę. Nie pozwolę, żeby mnie tak traktowano. Hej, ty! Co słychać? Nie mam czasu na pogawędki. Odejdź i nie zadawaj mi więcej głupich pytań. Tak dalej być nie może. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Hej, ty tam. O mnie chodzi? Oczywiście. Od razu widać, że należysz do tych, którzy szukają roboty. A o jakiej robocie mówimy? Sprawa jest prosta. Dostaniesz ten wypchany po brzegi złotymi monetami mieszek i zasłużysz na wdzięczność gildii kupieckiej, jeśli znajdziesz najemnika zwanego Sander i przyniesiesz mi od niego wieści. Chodzi o jakieś konkretne informacje? On wie, o co chodzi. Dowiesz się wszystkiego, jak już go znajdziesz. Powinien kręcić się gdzieś w pobliżu karczmy, w wiosce Silbach. W porządku. Doskonale. Pamiętaj, jaką stawkę masz do zgarnięcia. Luna chciałaby odzyskać swoje złoto. Na śmierć o tym zapomniałam. Zaraz pójdę do niej i załatwię sprawę. Dobrze, że cię wynajęła, bo straciłabym swoje towary. Luna to naprawdę poczciwa kobieta. Czym handlujesz? Znajdziesz u mnie wszystko, czego może potrzebować każdy mag lub nowicjusz. Rozejrzyj się, może i dla siebie znajdziesz coś interesującego. Skąd bierzesz swoje towary? Wybacz, ale traktuję to jako swoją tajemnicę zawodową. Nie mogę ci powiedzieć. Magowie chętnie kupują od ciebie towar? Oczywiście. Jestem jedyna w całym Archolos, która oferuje towary wyłącznie dla magów i nowicjuszy. Oczywiście nie tylko magowie u mnie się zaopatrują. Zwykli obywatele miasta też chętnie do mnie zaglądają. Widzę, że interes się kręci. Dzięki Innosowi. Tak, kobiecie ciężko jest coś osiągnąć tutaj. No chyba, że osiągnięciem nazwiemy sprzedawanie swojego ciała w burdelu. Mi na szczęście udało się tego uniknąć. Wyglądasz na niezależną kobietę. W jaki sposób dostałaś się do gildii kupieckiej? Nie daję sobą pomiatać i kiedy trzeba, potrafię dopiąć swoich spraw. Nie proszę zwykle nikogo o pomoc. Bardziej wolę współpracować. Z czasem nabrano do mnie respektu. I to mi pasuje. Sama wypracowałam sobie swoją pozycję w gildii i bardzo dobrze na tym wyszłam. Nie mam prawa narzekać. Cześć, jak leci? Mam ręce pełne roboty, więc mów prędko, o co chodzi. Chętnie obejrzę twoje magiczne przedmioty. Chwila! Nie przypilnowałbyś chwilę mojego stoiska? Wyglądasz na uczciwego. Zresztą, skoro Luna ci zaufała, czemu ja bym nie miała? Nie znam się na handlu. Masz go pilnować, nie handlować. Nie będzie mnie dosłownie chwilę. Zaraz wracam. A co tu się dzieje? Gdzie Dima? Poszła coś załatwić. Niedługo wróci.
A ty dzielnie pilnujesz, żeby nikt nic nie zwędził. Nieważne. Dima miała mi oddać moje 50 sztuk złota. Nic nie wspominała na ten temat. Może nie wspominała, ale długi trzeba spłacać. Dawaj to złoto, bo nie mam całego dnia. Nic ode mnie nie dostaniesz. Załatwiaj to z Dimą. Co? Nazywasz mnie kłamcą? Mam cię nauczyć dobrych manier? Zaatakujesz mnie tutaj? Na oczach całej gildii? Jeśli liczysz, że ktoś kiwnie nawet palcem, jak będę łamał ci kości, to jesteś w błędzie. Kto wie, może przyłączą się do zabawy. Zaryzykuję. Ostrzegam cię po raz ostatni. Śmiało, miejmy to już za sobą. Spokojnie, kolego. Na żartach się nie znasz. Nikt nie zna się już na dobrych żartach, no. Muszę lecieć. Pozdrów Dimę. Nie ma, jak widać. W czym mogę pomóc? Umawiałam się z nią na dziś. Miała mi oddać mały zestaw młotków. I jeszcze ten. Figurkę Inosa. Daj mi te rzeczy, bo muszę wracać do córki. Nic mi o tym nie wiadomo. Sprawdzę, czy w ogóle są tutaj te rzeczy. Nie szukaj. Ja wiem, gdzie trzyma takie rzeczy. W tym kufrze. Wezmę je i już mnie nie ma. Spokojnie, sam to zrobię. Rzeczywiście, są tutaj te przedmioty. No, człowieku, dawaj je! Córka sama w domu, nie mam czasu! Nie ma mowy. Jak to nie ma mowy? Dima mi obiecała je dać! Być może. Możesz na nią poczekać i wyjaśnić sprawę. Ja mam córkę! Samą w domu! Dawaj i nie marnuj mojego czasu! Gratuluję! Ale przedmiotów nie wydam bez wyraźnego polecenia Dimy. O nie! Nie pozwolę się tak traktować! Już tu nie pracujesz! Gwarantuję ci to! Dima się o wszystkim dowie! Wszystko jest możliwe. Ludzie gadają o tym i o tamtym. Wszystko jest możliwe. Jak cicho. Chwila. Jestem już. Działo się coś wartego uwagi? Jakaś kobieta przyszła odebrać młotki i figurkę. Rzeczywiście, miała dziś przyjść? To moja stara znajoma. Znalazłeś przedmioty dla niej? Nie byłem w stanie stwierdzić, czy mówi prawdę. Rozsądne podejście. Szkoda tylko, że przyjdzie się jutro tu awanturować. Nic. Nie mogę cię winić za ostrożność. Coś jeszcze? Był tu pewien najemnik. Twierdził, że wisisz mu 50 sztuk złota. A tak, znam gościa. Zawsze jak popije, to próbuje tej samej sztuczki. Przepędziłeś go? Chwilę pogroził i poszedł sobie. Mądrze zrobiłeś. Nie ośmieliłby się zaatakować cię tutaj. Coś jeszcze? To już wszystko. Kiepski z ciebie materiał na kupca. Choć jak na pierwszy raz, to nieźle sobie poradziłeś. Masz tu parę drobniaków. Zasłużyłeś. Rozliczyłam się z Luną. Powodzenia w ściąganiu długów. Wszyscy uciekali jak zające. Byłem zupełnie sam. Co robisz dla Araxos? To, co każdy wynajęty przez tę organizację o moim stopniu. Ochraniam kupców, latam na posyłki. Od czasu do czasu pomagam w polowaniu. Swoją drogą, jestem Dokan. Jak leci? A nie najgorzej, ale też nie najlepiej. Hej, kim jesteś? Na imię mi Karamon i jestem najemnikiem gildii.
Chyba wcześniej cię tu nie widziałem. Jesteś tu nowy? Jestem Marvin i na razie tylko rozglądam się po okolicy. No cóż, jeśli nie jesteś szpiegiem konkurencji, nikt chyba nie będzie miał nic przeciwko. Myślisz nad pracą dla gildii? Chciałbym do was dołączyć. Świetnie! Jeśli potrafisz machać mieczem i niestraszne są ci dzikie bestie, zbiry portowe i inne tałataństwo, jest to praca dla ciebie. Poza tym, Lorenzo ostatnio wspomniał, że potrzebujemy nowych ludzi. Jeśli myślisz poważnie o dołączeniu do nas, powinieneś z nim porozmawiać. On tutaj jest szefem najemników? Lorenzo jest zarządcą gildii i człowiekiem odpowiedzialnym za przydzielanie zadań zarówno żółtodziobom, jak i pełnoprawnym członkom naszej organizacji. Kapitanem najemników jest Adelard. Jednak żeby zostać jednym z nas, masz przed sobą jeszcze długą drogę. A co ze strażą miejską? Zapomnij o nich! Od razu po tobie widać, że nie leży ci wypełnianie zachcianek opasłych sierżantów. Jeśli postanowisz dać nam szansę, pogadaj z Lorenzo. Dzięki za radę. Powodzenia. Jak leci? Zupełnie nie rozumiem ludzi preferujących broń dwuręczną od jednoręcznej. Wyprowadzanie ciosów takim orężem trwa całe wieki. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Chcę odebrać nagrodę za upolowaną bestię. Kim jesteś? Jestem Garros. Dowodzę łowcami gildii kupieckiej Araxos. Oczywiście tylko tutaj, na Archolos. O co chodzi? Co słychać? W całej gildii kupieckiej Araxos wszystko jest w jak najlepszym porządku. Czegoś potrzeba? Chcesz nawiązać z nami współpracę? Hej. Witaj, młodzieńcze. Jakie szlaki sprowadziły cię do mnie? Właściwie to szukam swojego brata. Powiadasz. To życzę powodzenia. Ja w młodości szukałem swojego ojca, ale nic dobrego z tego nie wyszło, mówię ci. Czym się zajmujesz? Zajmuję się organizowaniem pracy przewodników. Z każdym dniem do miasta przybywają tłumy nowych twarzy. Nie mają pojęcia, co gdzie jest, a my za kilka marnych groszy pomagamy im odnaleźć to, co w życiu najważniejsze. Drogę do celu. Załatwiam też dostawy map i negocjuję z Lorenzo opłaty za korzystanie z jego gońców. Masz dla mnie jakąś pracę? Nie jesteś tutejszy, prawda? Na przewodników zatrudniamy raczej osoby, które spędziły na Archolos przynajmniej kilka lat. Ale jest coś, co mógłbyś dla mnie zrobić. Słyszałem, że jeden z przewodników regularnie upija się na służbie. Zniechęca to ludzi do korzystania z jego usług, więc tracę każdego dnia dochody z całej dzielnicy. Przejdź się po mieście i porozglądaj się za tym pijakiem. Gdy już będziesz któregoś podejrzewał, porozmawiaj z nim i powiedz, żeby cię gdzieś zaprowadził. Jeśli będzie się chwiał, kiwał albo robił coś wskazującego na upojenie, to natychmiast wróć do mnie. W takim razie będę miał oko na pijanych gońców. Hej! Czy wszyscy twoi ludzie powtarzają dokładnie te same kwestie? Ha! Czyli musiałeś rozmawiać zarówno z Kolgiem, jak i Furegiem. Tak, wolę nie zostawiać niczego przypadkowi. Odpowiedzi na podstawowe pytania mają dokładnie opisane i wyuczone, tak by zapewnić klienteli doskonałą obsługę. Jak się masz? Interes się kręci. Moi chłopcy regularnie napełniają moje kieszenie przyjemnymi kwotami. Thank you.
Hej, kim jesteś? Nazywam się Griff. Gdziekolwiek można przeżyć wartą spisania przygodę, jestem także i ja. Polowanie na trolle? Robiłem to. Wspinaczka na wulkan? Można, czemu by nie. Opłynięcie wyspy? No mało co nie zostałem pożarty przez morskie potwory, ale zrobiłem to. Masz w planach kolejną wyprawę? Cały czas o tym myślę, ale to musi być coś niesamowitego. Nie można spoczywać na laurach. Każda kolejna przygoda powinna być większa od poprzedniej. Tak więc, póki nie wymyślę czegoś, co naprawdę wstrząśnie wszystkimi, to korzystam z uroków miejskiego życia i sprzedaję różne pamiątki z moich wypraw. Co słychać? Jak to Varaxos? Dobrze. A nawet bardzo dobrze. Pokaż mi swoje towary. Kim jesteś? Nazywam się Rudy. Jestem łowcą z Gildii Kupieckiej. Wybacz, że nie zabawię cię dłuższą rozmową, ale przygotowuję się do polowania i mam jeszcze sporo do zrobienia. Hej. Hej, kim jesteś? Jestem zarządcą Gildii Kupieckiej. Wybacz, ale jeśli to wszystko, to muszę wracać do pracy. Możemy pogadać o interesach? A jaki ty możesz mieć do mnie interes? Planujesz zostać kupcem? Chwilowo jestem pośrednikiem. Tomasz chciałby nawiązać współpracę z Gildią Kupiecką. Wprowadza na rynek nowe piwo, Mrocznego Paladyna. Wiem, słyszałem o tym. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że w pewnym momencie się z nami skontaktuje. Co to za piwo? Proszę, weź jedno. To całkiem nowa receptura. Tomasz wymyślił nowy sposób przygotowania słodu, dzięki któremu piwo nabiera ciemnej barwy. Spróbuj, jaki ma ciekawy smak. Sprawdź też, jak pachnie. Wyborne. Naprawdę. Dawno nie piłem nic tak smacznego. A szczerze mówiąc, jestem miłośnikiem wina. Cholera, może jednak przerzucę się na piwo? Słuchaj, chętnie bym się zgodził na współpracę, ale mamy podpisane kontrakty, między innymi z Ernesto. Tutejsi piją głównie wino. Na tym najlepiej się wychodzi. Z twoimi znajomościami na pewno coś wymyślisz. Aż tak ci zależy? Do czego mógłbyś się posunąć, żebym jednak przyjął propozycję Tomasa? Byłbyś gotów zrobić coś niezbyt moralnego? Zrobię, co trzeba. Człowiek czynu, to lubię. Ale musisz być bardzo ostrożny. Spokojnie, to nic strasznego. Po prostu, jeśli chcemy wprowadzić piwo Tomasa na rynek, musimy osłabić konkurencję. Handel winem przynosi Ernesto takie dochody, że Mrocznemu Paladynowi trudno będzie się przebić. Dam ci butelkę wina. Pamiętaj, żeby go nie pić, bo się pochorujesz. Jest zepsute. Pójdziesz na targ i podrzucisz ją któremuś z kupców mających w ofercie wino. Co nam to da? No wiesz, po winie Ernesto ktoś się pochoruje. Ludzie zaczną mieć wątpliwości co do jakości jego towaru. Tłumaczyć dalej? Rozumiem. Wrócę, jak to załatwię. Do zobaczenia. Możesz mi coś powiedzieć o Gildii Kupieckiej? Dla twojej wiadomości, Gildia Kupiecka Araxos jest organizacją zrzeszającą wpływowych kupców z Archolos i innych ważnych miast Myrdany. Przez ostatnie lata zdołaliśmy potroić nasze wpływy w tym rejonie i założyliśmy wiele faktorii na terenie całego Królestwa. W swoich działaniach kierujemy się przede wszystkim rozsądkiem. Nie zajmujemy się zleceniami, które wydają nam się mało opłacalne lub zbyt ryzykowne. Dopiero kiedy dostrzeżemy w czymś wyraźne korzyści, podejmujemy decyzję o działaniu.
przyjmujecie nowych w swoje szeregi? Cóż, właśnie wznowiliśmy nabór do naszych gońców. Ale nie przyjmujemy byle kogo. Wolimy ostrożnie dobierać nowych ludzi. Liczymy, że potencjalni rekruci będą mogli się pochwalić umiejętnością trzeźwej oceny sytuacji oraz wytrwałością w dążeniu do celu. Zwłaszcza, że czasami trzeba nagiąć kilka zasad, by klient był zadowolony z naszych usług. Oczywiście wymagamy też lojalności. Nic nam po niezorganizowanych obwiesiach, którzy ostatnimi laty tak tłumnie zasilają szeregi straży. Chciałbym dołączyć do gildii. Każdy dobry człowiek jest u nas mile widziany, tylko... Nie wyglądasz mi na urodzonego kupca, wojownika czy tropiciela. Powiedz mi, co cię do nas sprowadza, chłopcze? Chcę znaleźć zaginionego brata. Zaiste, szlachetny cel. Zazwyczaj odwiedzają nas same portowe menty albo biboki, których nie stać na płacenie podatków. Z przyjemnością powitamy w naszych progach szlachetne serca, które przedkładają pomoc i oddanie nad swoje własne dobro. Będąc wiernym naszej sprawie, bez wątpienia dostaniesz wiele okazji, by spełnić swój cel. To tak jak przy wymianie handlowej. Ty czegoś chcesz i my czegoś chcemy. Sumiennie wykonuj obowiązki, a wesprzemy cię w poszukiwaniach. Dobrze, skoro pytanie wstępne mamy za sobą, to pora na formalności. Do gildii mogą dołączyć tylko obywatele miasta, którzy udowodnili swoje uprawnienia odpowiednim dokumentem. To nasz podstawowy warunek. Spełniasz go? Niestety nie. W takim razie wróć, gdy już zostaniesz obywatelem. Jest to jedno z działań, jakie podejmujemy w celu ochrony interesów przed podejrzanymi ludźmi z zewnątrz. Nie masz obywatelstwa? Nie dołączysz do nas. Proste. Porozmawiaj z Matejem, to urzędnik odpowiedzialny za sprawy obywatelskie. Widziałem wśród was ludzi, którzy nie wyglądają mi na kupców. Każda prężnie działająca organizacja musi zapewnić swoim interesom bezpieczeństwo. Takim gwarantem są najemnicy Adelarda i łowcy Garrosa, czyli wykwalifikowani szermierze oraz tropiciele z całego świata. W zamian za godziwą zapłatę zobowiązani są do działania w ramach objętej przez nas strategii. Czym handluje wasza organizacja? Powinieneś raczej zapytać, czym nie handlujemy. Chłopcze, sprowadzamy na Archolos nawet takie dobra jak przyprawy z Wysp Południowych czy futra z Nordmaru. Dzięki naszym zaufanym przewoźnikom transport towarów jest o wiele tańszy i wygodniejszy. Dlatego tak wielu klientów ceni sobie współpracę z nami. Poza tym z cenami, jakie oferujemy, nie jest w stanie konkurować żadna inna organizacja handlowa na świecie. Jakie zdanie ma gubernator o waszej prywatnej armii? Armia? To duże słowo, chłopcze. Nie jest tajemnicą, że gubernator Morris najchętniej obsadziłby cały kantor strażnikami miejskimi i położył ręce na naszym majątku. Niestety zapomina o tym, jak wiele zyskuje dzięki współpracy z nami. Bez zaangażowania gildii Archolos wciąż byłoby zabitą dechami kolonią na granicy cywilizacji. To dzięki naszym inwestycjom wyspa jest w stanie konkurować z takimi ośrodkami jak chociażby słynne Corinis. Morris dobrze o tym wie, ale nie przyzna tego, bo jest królewskim poplecznikiem. Boi się, że zbytnio urośniemy w siłę. Jego strażnicy coraz bardziej godzą w nasze interesy, a my mamy ręce związane przez edykty królewskie. Jak sytuacja? Gildia kupiecka Araxos to ciągle najlepsze rozwiązanie dla każdego, kto prowadzi własny interes lub jest w inny sposób powiązany z handlem na wyspie. Czym się zajmujesz w Araxos? Nazywam się Ronia i jestem archiwistką gildii. Segreguję wszystkie umowy, kontrakty, tworzę ich kopie, takie tam.
Jeśli nie przychodzisz z niczym ważnym, to wybacz, ale jestem zajęta. Jak praca? Bardzo przyjemna. Nie rozpraszaj mnie. Co słychać? Nie widzisz, że jestem zajęty? Zostaw mnie w spokoju. Ej, ty! Ej, ty! Cześć, jak leci? Mam swoich stałych klientów. Nie... Czyli biznes się kręci. Żebyś wiedział. Chętnie obejrzę twoje... Thank you.
potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Wracając do długów, Kuno odmówił spłaty długu. Mogłam się spodziewać, że Kuno odmówi spłaty. Nie przejmuj się, na jego szachownicy sporo zarobię. Odwiedziła cię Dima? Tak, była tu jakiś czas temu. Wszystko z nią już przedyskutowałam. Słyszałem, że lubisz sprawiać kłopoty. Kłopoty to będziesz miał ty, jeśli zaraz nie dasz mi spokoju. Przestań gnębić Fridę, albo... Ha! Albo co? Chcesz się spróbować? Sam tego chciałeś. Odłóż broń! Przestaniecie z tym? Ura! To ja tutaj rozdaję ciosy. Jesteś zrozumiano? Taki głupi, na jakiego wygląda? Ty fre... Hej! Zwiewaj stąd, bo nie ręczę za siebie. Hej! Odłóż broń! Widzisz, to nie było takie trudne. Nie masz tu czego szukać. Nie masz tu czego szukać. No, nie jesteś wcale się stąd. Taki głupi, na jakiego wyglądasz. Podobno jeden z waszych wymusza haracz od Fridy. W takim razie najlepiej idź z tym prosto do Bradlocka. To on jest naszym bezpośrednim przełożonym. Nie wiem,
Ładny dom. Prawda? Trzeba przyznać, że pan Volker ma wspaniały gust. Mogę wejść do środka? To zależy. Jeśli Volker cię oczekuje, to zapraszam. Choć moim zdaniem jest to mało prawdopodobne. Kim jest ten cały Volker? Dla ciebie pan Volker, młodziku. Naprawdę go nie znasz? Jestem nowy na Archolos. Nie poznałem jeszcze wszystkich w mieście. Każdego pewnie nie poznasz, ale Volkera znać powinieneś. Pan Volker to najbogatszy człowiek w mieście. To dzięki niemu handel i rzemiosło rozkwitają w naszym mieście. Jest członkiem Rady Miejskiej? Tak, jakby banda urzędasów robiła coś dobrego dla miasta. Nie, szanowny pan Volker udziela atrakcyjne pożyczki dla tych, którzy chcą rozwinąć swój biznes. O ile jest w tym jakiś potencjał. Jest rzecz, o której Volker musi wiedzieć. Spokojnie. Cokolwiek to jest, możesz przekazać to mnie. Nie ma potrzeby, by zajmować pana Volkera drobnymi sprawami. Dlaczego pozwalacie, by wasi ludzie uprzykrzali życie uczciwym obywatelom? Czekaj, co? O czym ty mówisz? Jeden z waszych ludzi regularnie grozi i okrada Fridę. Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że nic o tym nie wiecie. Co takiego? Który to? Ten z okropną blizną na twarzy. Poczekasz chwilę? Mamy w naszych szeregach kogoś, komu wydaje się, że może szkodzić interesom naszego szefa. Czy zechcesz wytłumaczyć mu, że sprawy tutaj mają się odrobinę inaczej? Znakomicie. A teraz wracając do ciebie, po pierwsze, bardzo mi przykro, że w ogóle doszło do takiej sytuacji. Cieszę się, że mnie o tym poinformowałeś. Po drugie, weź proszę ten list z przeprosinami do szanownej Fridy. Po trzecie, mam nadzieję, że ten mieszek wynagrodzi jej straty. I nawet nie myśl, żeby zachować go dla siebie. Jeszcze dziś wybiorę się do niej osobiście, przeprosić ją za cały ten bałagan. Szybko załatwiasz interesy. Ktoś musi dbać o renomę pana Volkera. A mogę ubiegać się o pożyczkę? Nie znam cię, chłopcze. A to znaczy, że nie możesz. Zresztą sam mówiłeś, że jesteś tu nowy. Nie mamy o czym rozmawiać. Co słychać? Jestem pewien, że masz na głowie istotniejsze zajęcia niż bezowocne zawracanie mi głowy. Tak dalej być nie może. Nie zasłużył na coś takiego. Jak to znosisz? Hola, chod. Przed... Nie ma... Wyglądasz na podekscytowanego. Obmyśliłem ostatnio naprawdę niezły interes. Każdy kupiec byłby tym podekscytowany. Jakżeby inaczej, nowy sposób na zarobek. To od razu szczęśliwy. I to zarobek nie tylko dla mnie. Potrzebuję kogoś do pomocy. Robota nie powinna być szczególnie trudna i oczywiście gwarantuję wynagrodzenie. Mów, o co chodzi. Zapewne wiesz, że zagrożenie ze strony orków jest coraz poważniejsze. Władze miasta ostatnio zdecydowały, że trzeba zgromadzić w spichlerzach zapasy na wypadek oblężenia. Już teraz relacje pomiędzy wytwórcami żywności a miastem nie są dobre, więc nie mogą jej konfiskować. Na rozkaz wielmożnego gubernatora Morisa ogłasza się. Możesz przejść do sedna? Jak sobie życzysz.
Jako współpracownik Araxos muszę dbać o interesy gildii. Handel żywnością w obecnej sytuacji może być wyjątkowo korzystny. Na zachód od miasta jest plaża zamieszkana przez grupę rybaków. Jest wśród nich niejaki Niman, starszy od pozostałych i bardzo szanowany. Ktoś musi do niego pójść i namówić go, by sprzedawali swoje ryby tylko gildii kupieckiej. Własną chatę w obozie górniczym. Jak dotrzeć na plażę? Możesz popłynąć w pław na zachód. Miniesz pustą kamienistą plażę, potem wzdłuż klifów, aż zobaczysz kilka domków na piasku i zniszczoną wieżę na wzniesieniu. Pieszo też jakoś dasz radę, ale musiałbyś przejść przez lasy ciągnące się wzdłuż wybrzeża. Z tego co wiem, są dość niebezpieczne. Ucząc się zawodu od najlepszych. Przejdźmy do sedna. Każdy obrońca Myrtany. Nie ominie cię. Tego możesz być pewien. Mam spore chody w Araxos, więc jakbyś chciał do nas dołączyć, mogę polecić cię Lorenzo. Brzmi nieźle. Ja myślę, kto o zdrowych zmysłach nie chciałby pracować dla gildii. No to idę do Limana. Bardzo się cieszę. Powodzenia. Na rozkaz wielmożnego gubernatora Morisa ogłasza się, co następuje. Każdy mężczyzna zdolny do walki, który otrzyma kartę powołania do Armii Królewskiej, zobowiązany jest stawić się w koszarach w ciągu 2 dni. Przejdzie tam podstawowy trening oraz pozna przybliżony termin wyruszenia na front. Informujemy również, że Armia Królewska z chęcią przyjmie w swoje szeregi wszystkich ochotników, nawet tych niedoświadczonych. Razem odeprzemy orkową zarazę i przywrócimy pokój w całym królestwie. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Archolos. Na rozkaz... Zgodnie z... Wszystkie środki transportu morskiego muszą być zarejestrowane, by w razie konieczności za każdą zarekwirowaną łódź zostanie wypłacone godne odszkodowanie. Nie musisz się już martwić ludźmi Volkera. Udało ci się to załatwić? Rozmawiałem z Bradlockiem. Mówiąc krótko, nie był zadowolony z zachowania swojego człowieka. Kazał ci przekazać ten list i obiecał, że osobiście zajmie się oprychem. Oraz nałożeniem odpowiedniej grzywny. Dziękuję, że się zająłeś tą sprawą. Już się bałam, że ten łajdak nie da mi spokoju. Bradlock kazał mi jeszcze przekazać ten woreczek. To za ostatnie niedogodności. To bardzo miłe z jego strony. Mało jest dziś uczciwych ludzi. Nie mogę opuścić teraz sklepu, ale przekaż Lunie, że gdy tylko obowiązki mi na to pozwolą, uregulujemy sprawy między sobą. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Archolos. Na rozkaz wielmożnego gubernatora Morisa ogłasza się, co następuje. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na broń i pancerze dla Armii Królewskiej na wyspie Korinis otwierane są kolejne kopalnie magicznej rudy. Zachęcamy wszystkich górników z Archolos, a także każdego, kto nie boi się pracy fizycznej, aby dołączyli do powstania.
chciałbym dołączyć do gildii. To wiem. Powiedz mi lepiej. Nie. Tak jest. Zrobione. Pozbyłem się tego wina. Świetnie. Teraz trochę poczekamy. Przyjdź do mnie jutro. Hej, ty. No, teraz możemy pogadać o interesach. Wygląda na to, że Ernesto stracił odrobinę zaufania. Plan wypalił? Wypalił. Okazało się, że butelkę kupił jakiś bogacz ze Starego Miasta. Wypił ją razem z przyjacielem. Jak się pewnie domyślasz, kilku następnych godzin po wypiciu trunku nie będą miło wspominać. Wieść się rozniesie, klienci zastanowią się dwa razy, zanim znowu kupią wino od Ernesto. A pić muszą, prawda? I to jest idealny moment, żeby wprowadzić na rynek nowy napój. Dobra, bądźmy poważni. Ile złota Tomas sobie życzy? 100 sztuk złota za skrzynkę. Szczegóły samo mówię z Tomasem, ale przekaż mu, że za taką cenę możemy brać tylko 5 skrzynek na tydzień. Jeśli zejdzie trochę z ceny, może damy się namówić na 8. Tomas ustalił cenę. Nie będę się wtrącać. Jak uważasz? Cóż, to by było na tyle. 5 skrzynek przekaż Tomasowi. Mam nadzieję, że będzie zadowolony. Do zobaczenia. Wróciłem. Zrobiłem, co mogłem. Przekazano mi już wiadomość. Podsumujmy. Przekonałeś Helgę. Podobno bardzo zasmakowało jej moje nowe piwo. Będzie brała 2 skrzynki. Nieźle, młody człowieku. Gerstand będzie brał 4 skrzynki tygodniowo. Dostrzegł potencjał w Mrocznym Paladynie. Mówiłem, że strażnicy też potrzebują trochę dobrego piwa. Lennart będzie brał skrzynkę na tydzień. Słyszałem, że Vlada była wyjątkowo chętna do interesów i nie musiałeś jej nawet przekonywać. Będzie brać 2 skrzynki. Dogadałeś się z gildią kupiecką. Byli najważniejsi na mojej liście i mam teraz okazję wejść poważniej na rynek. Co prawda liczyłem na trochę większe zamówienia, no ale 5 skrzynek to nie jest tragedia. Powiem ci, nie spodziewałem się aż tak dobrych wyników. Udało ci się namówić prawie wszystkich, o których prosiłem. Mam teraz dużo do roboty. Chyba czas iść uważyć więcej piwa. A co z referencjami? Dobrze, że o nie pytasz. Naprawdę na nie zasłużyłeś. Gdyby wszyscy tutaj mieli głowę na karku jak ty... Proszę, mam nadzieję, że ci to pomoże. Wszystkie środki transportu morskiego muszą być zarejestrowane, by w razie konieczności mogły zostać skonfiskowane. Czy zechce mi pan potrzebna? Niestety. On jest. Wracając do długów, w
Frida przyjdzie, gdy tylko znajdzie wolną chwilę. Rozumiem. To honorowa kobieta. Wiem, że dotrzyma danego słowa. Znakomicie się spisałeś, Marvin. Proszę. Oto obiecana zapłata. Dziękuję. Czy to znaczy, że mogę teraz pożyczyć u ciebie trochę złota? Nie ma mowy. Dlaczego? Jesteś młody i dopiero wkraczasz w dorosłe życie. Nie pozwolę na to, byś rozpoczynał je z długami na karku. Lepiej poszukaj pracy. Wierz mi, tylko tak do czegoś dojdziesz w życiu. Ale... Nie ma żadnego ale. Mój biznes, moje zasady. A teraz wybacz, ale mam sporo rzeczy na głowie. Hej. Kim jesteś? Nazywam się Davis i jestem cieślą. Obróbka drewna, naprawa metalowych elementów, pokroju zamków i zawiasów. Co nowego? Niewiele. Próbuję jakoś wiązać koniec z końcem, co w naszych czasach jest coraz trudniejsze, ale daję radę. Czego tu szukasz? Odejdź! Widzisz? To nie było takie trudne. Hej! Oferuję najlepszą broń w mieście. Co sprawia, że twoja broń jest taka dobra? Nie będę kłamał. Lata praktyki. Nie ma w tym jednak wielkiej filozofii. Wykuwam broń metodami znanymi od pokoleń, sięgającymi czasów samego Wolfzaka. Polegają one na kilkukrotnym hartowaniu ostrza i doborze odpowiednich proporcji żelaza oraz węgla drzewnego. Kluczem jest osiągnięcie wyjątkowo trwałej i zarazem elastycznej stali, która nie złamie się na skutek gwałtownego uderzenia. Tak się składa, że liznąłem trochę kowalstwa w swoim życiu. Mógłbyś mi wytłumaczyć, na czym dokładnie polegają te metody? Niestety, chłopcze, ale nie zdradzam swoich technik. Poza tym, to jest wiedza, którą zdobywa się latami, często metodą prób i błędów. Musiałbym wziąć cię na czeladnika, ty musiałbyś być pilnym uczniem. Problem w tym, że nie potrzebuję teraz pomocy. A czegoś innego możesz mnie nauczyć? Pewnie. Jak każdy kowal, znam się na szybkim nabieraniu krzepy i mogę ci pokazać, jak się to robi. Oczywiście za parę sztuk złota. Ciężkie czasy nastały, a za coś chleb trzeba kupić. Aha! No i swoich czeladników uczę wykuwania broni. Jak trafi się akurat ktoś zdolny, to naprawdę nieźle potrafi odciążyć w kuźni. Zacznij... Do roboty! Co masz na sprzedaż? Znajdziesz u mnie tylko najlepsze klingi na Archolos. Co masz na sprzedaż? Znajdziesz u mnie tylko najlepsze... Co słychać? Praca na kowadle potrafi zmienić najbardziej opornego człowieka. To właśnie tu, młócąc stal i szlifując ostrza, uczysz się cierpliwości i hartujesz charakter. To twój pies? Ten stary kundel? To przybłęda. Pewnie kiedyś był psem pasterskim na jednej z okolicznych farm. Dlatego uparł się na pilnowanie moich owiec.
ale lepiej nie zbliżaj się do niego. Nie ufa obcym. Pomyślmy, co może ci zasmakować. Wyglądasz na najedzonego. Wrócę do ciebie później. Chwila. Odejdź. Widzisz? To nie było takie trudne. Poznajesz ten instrument? To? Pierwszy raz na oczy widzę. Nie udawaj. Wcisnąłeś to szczurołapowi i powiedziałeś, że zaczaruje gryzonie. Omal nie zginął przez twoje kłamstwa. Skąd mogłem wiedzieć, że nie zadziała? Możliwe, że się zepsuł ze starości. To nie moja wina. Lepiej oddaj pieniądze, albo inaczej porozmawiamy. Może w zamian chcesz jakiś inny magiczny artefakt? Dawaj złoto. No dobrze, już dobrze. Wszystko, widzisz.
Hej, ty. Mam dużo spraw na głowie. Prowadziłem pomoc. Co to za jeden? Gdybyś wyszedł poza obręb portu, znalazłbyś go bez problemu. Zgodził się nastawić twój bark. A ile to będzie kosztować? Nic. Załatwiłem ci darmowy zabieg. Darmowy? Brzmi to podejrzanie. Na pewno jest to jakiś porządny cyrulik, a nie pierwszy lepszy konował? Jak ci się nie podoba, możesz iść do magów. Nie, to odpada. Dobra, niech będzie. Mam nadzieję, że zrobi to szybko i sprawnie. To już wszystko? Dobra, nie było tak źle. Doprawdy? Tak, dobra, czyli teraz mam ci coś dać w zamian. Wypadałoby. Powiedz mi, jesteś już obywatelem tego miasta? Nie, ale chcę nim zostać. No i świetnie. Wypiszę ci referencję dla skryby. Co ty na to? Niech będzie. Mam nadzieję, że będzie coś warta. No pewnie. Wszyscy mnie znają, skryba też, więc gwarantuję, że przyniesie ci korzyść. No, jest w porządku. Proszę. Dzięki. Na razie. Chwila. Chwila. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę, pewnie, że mogę, ale nie za darmo. Jako cieśla dobrze sobie radzę z otwieraniem zamkniętych skrzyń, jeśli wiesz, co mam na myśli. Który pokój wynajmuje Rekon?
Ostatnie piętro, pierwsze drzwi po prawej. Tylko pamiętaj, ja ci tego nie mówiłam. Nie mów, że o tym nie wiesz. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Potrzebuję informacji. Pytaj, o co chcesz. Widziałaś może jakiegoś pijanego przewodnika? Niezbyt często włóczę się po mieście, ale kojarzę, że jeden z moich gości narzekał na przewodnika, którego wynajął, by zobaczyć miasto. Facet podobno nie był w stanie nawet zaprowadzić go na plac targowy. Podobno spotkali się obok tego budowanego domu, pomiędzy targiem rybnym a domem kartografa Ludwiga. Potrzebuj... Pytaj o... Znaczy się, gdzie idziemy? Zaprowadź mnie... Do gildii kupieckiej. No to w drogę! Przyszło tam żyć w niedobrych czasach. Ktoś musi pracować. Przyszło tam żyć w niedobrych czasach. Chłopcze, chcesz stać się prawdziwym mężczyzną? Odkryj mroczne tajemnice i pokaż, ile jesteś wart. Pokaż.
szansę. Cholera, ale dziwnie się tutaj czuję. Możemy już zaczynać? Tak, wszystko jest już gotowe. Świetnie, miejmy to za sobą. Doszło do mnie to i owo. Mam nadzieję, że jesteś rozsądny i podjąłeś dobrą decyzję. Ja również mam taką nadzieję. Proszę o ciszę. Zebraliśmy się tutaj, by po raz kolejny omówić sprawę sabotażu dźwigu portowego. Czy znalazłeś jakieś dowody, które mogłyby wskazać jednoznacznie winę bądź niewinność obecnych tutaj Rekona i Veigo? Myślę, że tak. Zuch, chłopak. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Proszę się uspokoić. Czekam na prezentację. Tak jak podejrzewano, sabotażu dokonali Rekon i Veigo. Od początku to wiedziałam. Nie chciało im się pracować, więc uszkodzili dźwig. O co? Powoli. Potrzebujemy dowodów. Masz takie? Zaginione koło zębate z dźwigu jest w skrzyni Rekona. To chyba wystarczy, prawda? Prawda. Idźcie po nie i nie przejmujcie się żadnymi nakazami przeszukania. No dobrze. Jeden z moich ludzi pójdzie to sprawdzić. My w tym czasie poczekamy. W twojej skrzyni znaleziono brakujący element dźwigu. Jak to wytłumaczysz? No pierwszy raz na oczy to widzę. Ktoś mnie wrabia, ja nie tknąłem tego koła. Możesz to jakoś udowodnić? No to nie moje jest. Naprawdę. Co jeszcze mam wam powiedzieć, oszuści? Dobrze. Zdaje się, że mamy już jasność. Mam świadka, który widział, jak Rekon i Veigo sabotowali dźwig. Nazywa się Alder i jest tutaj z nami. Świetnie. W takim razie biorę się za spisywanie jego zeznania. Tymczasem proszę o odprowadzenie podejrzanych do aresztu. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Młody, rozsądny chłopak. Da się z tobą pracować. Co z moją zapłatą? Już, spokojnie. Jak zawieram umowę, to zawsze dotrzymuję jej warunków. No... przynajmniej jeśli druga strona dotrzymuje swojej części. A ty wywiązałeś się świetnie. Proszę, należy ci się. A, życie jest piękne. Pozbyłam się dwóch irytujących podżegaczy. Za niedługo wydębię od nich odszkodowanie, więc opłacę nową ekipę. Żyć, nie umierać. Oby tylko mieli dość, żeby cię zadowolić. Oby. Widzę, żeś mi życzliwy. A co mi tam? Masz tu jeszcze parę monet? I tak wyjdziesz mnie taniej niż załatwianie nowych pracowników. Trzeba jeszcze znaleźć tylko rzemieślnika, który zamontuje to koło zębate. Ale spokojnie, sama sobie z tym poradzę, więc możesz sobie iść. Jasne, polecam się na przyszłość. Nie musisz się polecać. Już ja cię polecę moim współpracownikom. Roboty dostaniesz tyle, że będziesz przebierał w ofertach. Dziękuję. Jak się mają sprawy? Dobrze. Gdybym miała więcej wspólników takich jak ty, życie byłoby dużo łatwiejsze. Chciałbym dołączyć do Straży Miejskiej. Straż z chęcią przyjmie w swoje szeregi nowego rekruta, jednak akceptujemy wyłącznie obywateli Archolos. Masz przy sobie glejt poświadczający twoje obywatelstwo? Niestety nie. W takim nawet rozmawiaj z Mate.
Wiem, który z twoich pracowników pije w czasie pracy. Nie podał mi swojego imienia, ale to ten, który przez większość dnia stoi przy zejściu na plac rybny. Tak myślałem. Powiedz mi, czy był w stanie doprowadzić cię na miejsce w rozsądnym tempie? Nie, facet ledwo stał na nogach. Rozumiem. Teraz tylko spisz mi swoje zeznanie na piśmie i mamy to z głowy. Świetnie. Lorenzo będzie musiał mi wypłacić niezłe odszkodowanie. Mam tu dla ciebie mały upominek w ramach nagrody. Tę błyskotkę mam jeszcze z ojczyzny. Co do brudnych ulic... Tak? Wysprzątałem wszystko, co się dało. Wspaniale. Oto twoja nagroda. Wygląda na to, że ulice są znacznie czystsze, niż gdy rozmawialiśmy ostatnio. Nawet obywatele zaczęli zwracać na to uwagę. Dobra robota. Pokazałeś, że jesteś gotowy do pracy dla miasta. Możemy uznać moją opinię o tobie jako dodatkową referencję. Jeśli chodzi o zebrane listy polecające... Zobaczmy, co udało ci się zebrać. Oho, piwowar Tomas. Jego piwo to najlepszy trunek, jaki piłem od lat. Zdumiewające, że udało ci się uzyskać jego wstawiennictwo. Niemożliwe. Albin wypisał ci list polecający. Zdajesz sobie sprawę, że takiej sytuacji nie mieliśmy od lat? To surowy człowiek i ciężko go do siebie przekonać. Rud. Znam go. Pracownik stoczni. Niezbyt pracowity, ale cóż, referencja to referencja i muszę ją uznać. Nie zapomniałem o tym, jak przysłużyłeś się miastu. Ja również za ciebie poręczę. Znakomicie. Daj mi chwilę. Proszę. Oto dokument potwierdzający uzyskanie przez ciebie obywatelstwa miasta Archolos. Serdecznie gratuluję. Życzyłbym sobie, bym miał okazję poznać więcej takich przybyszy jak ty. Nim pójdziesz świętować ten niewątpliwy sukces, jest parę rzeczy, o których muszę cię poinformować. Jak zapewne już wiesz, obywatelstwo miasta umożliwia ci wstąpienie do dwóch głównych organizacji w naszym mieście – Straży i Gildii Araxos. Wiedz, że nie są to jedyne ścieżki kariery. Oto lista osób, które ostatnio zgłaszały zapotrzebowanie na czeladnika. Możesz zgłosić się do któregoś z nich. Nikt inny w mieście nie zagwarantuje ci tak przyzwoitych zarobków.
Myślałem o tym, by poszukać pracy w Starym Mieście. Do którego nie masz wstępu? Gdyby każdy obywatel mógł wejść tam bez ograniczeń, rozkradziono by je w tydzień. Wstęp do tej części miasta możesz uzyskać na wyraźne zaproszenie któregoś z jej mieszkańców, pełniąc wysokie stanowisko w jednej z gildii, będąc urzędnikiem państwowym lub... Umówmy się, że to ostatnie szybko się nie wydarzy. Życzę ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Jak sam widzisz, muszę wracać do mniej zdolnego towarzystwa od ciebie. Obywatel Marvin? Zgadza się. Dostałem wiadomość do dostarczenia w twoje ręce. Czego tutaj węszysz? Spadaj! Rozsądnie! Hej! Mam wieści. Udało ci się dorwać tego handlarza? Tak, był bardzo nieufny. Rzeczywiście posiada sporo boskich przedmiotów, a kiedy mu wytłumaczyłem, jak ważna jest twoja sprawa, zgodził się pomóc. To dlaczego wcześniej uciekał na mój widok? Bał się, że chcesz skonfiskować jego towar i wysłać go do Górniczej Doliny za bluźnierstwo. Teraz to nie ma już znaczenia. Jasne. A co takiego dla mnie ma? Jest w posiadaniu oka Innosa, które pozwala widzieć przyszłość, a co za tym idzie, uniknąć wielu zagrożeń. Twierdzi również, że do aktywowania jego ukrytej mocy należy przeprowadzić rytuał ognia, możliwy tylko przy udziale paladyna. Świetnie. Kiedy ruszamy? Dziś o północy. Mamy się udać do kapliczki Innosa za wschodnią bramą. Wiem, gdzie to jest. Spotkamy się pod kościołem o północy i wyruszymy razem. Czas ruszać. Za mną. Szybko, brat. Natychmiast!
Rozwalają sobie łby. Daj się nie walczy. Zapamiętam. Nawet złota nie ma. Twoja broń może mi się przydać. Czy zechcę podszedł? Niestety. Jak leci? Ryby biorą, ludzie z... Nikomu nie jest lekko. Trzymaj się z dala, widzisz? To nie było takie trudne. Jesteśmy. Możemy zaczynać? Panowie na spektakl? Tak, przysyła nas Hugh. Czy rytuał ognia jest gotowy? Nie znam żadnego Hugha, ale jeśli mówimy o jakichś rytuałach, to zapraszam na rytuał ognia i stali. By rytuał się powiódł, musimy upuścić trochę krwi paladynowi. Najlepiej całą. Mogłem się tego spodziewać. Naprawdę myślisz, że dacie nam radę? Wam? Źle mnie zrozumiałeś. Ty, młody, możesz odejść. Powiedzmy, że nie należymy do zwolenników władzy królewskiej, a w szczególności jej rycerskich reprezentantów. Oczywiście nasze spotkanie musi pozostać słodką tajemnicą. Jeśli ktoś się o nim dowie, to znajdziesz się w... opałach. Nie ma mowy. Nie pozwolę wam go zabić. Cóż, w takim razie podzielisz jego los. Bracich! Doigrałeś się! O cholera! Już myślałem, że nas mają. Muszę przyznać, że jak na kmiotka to walczysz całkiem nieźle. Ale konwenanse na bok. Gdzie jest artefakt? I dlaczego przyprowadziłeś mnie do tak niebezpiecznych osób? Wygląda na to, że handlarz wpakował nas w pułapkę. Chciałeś mnie zabić, przyznaj. Byłeś w to zamieszany od samego początku. Zamknij się na moment. Nie przypuszczałem, że będą chcieli nas zabić.
Mieli odegrać scenę z tym całym rytuałem, żebyś w końcu przestał pieprzyć głupoty. Oszukałeś mnie. Zasługujesz na karę. Uspokój się i chociaż raz pomyśl trzeźwo. Bogowie nie zostawili po sobie żadnych mitycznych artefaktów. Liczą się tylko twoje umiejętności i wsparcie innych członków zakonu. Nie potrzebujesz żadnych boskich świecidełek, by dobrze wykonywać swoje obowiązki. A cholera z tobą! Ktoś taki jak ty nie może zrozumieć misji prawdziwego paladyna. Moc Inosa prędzej czy później będzie należała do mnie. Teraz jednak zejdź mi z oczu. Muszę porozmawiać z Tengralem. Ten starzec naprawdę zaczął mi już działać na nerwy. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. O, widzę twój szczery uśmiech i oczy, piękne oczy. Słucham? Zamieszkałem w mieście, by uciec od potworów, ale tu jest gorzej. Podejrzani ludzie chodzą nocami po ulicach i tylko czekają, by poderżnąć mi gardło. Może powinieneś o tym powiedzieć straży? Rozmawiałem już z Araxos, ale wzięli mnie tam za jakiegoś wariata. Ale ty jesteś normalny. Pomożesz mi. Weź moje grzyby i zaopiekuj się nimi. Ja odchodzę. Co takiego? Nie ufaj nikomu. A niech to. Trzeba wiać. Thank you.
Hej, ty! Runar nie będzie już sprawiać problemów. Tak, rozmawiałem z nim. Wygląda na to, że chłopak się opamiętał i chętnie usłyszę, co mu w tym pomogło. W dużym skrócie prosił mnie, abym odnalazł dla niego tę całą boską relikwię. Znalazłem faceta, który twierdził, że jest w jej posiadaniu. Zwabił nas w pułapkę i próbował zabić. Podobno nieźle się spisałeś i nie zdradziłeś Runara, gdy miałeś ku temu okazję. Gdybym go zdradził, i tak nie pozwoliliby mi tak po prostu odejść. Poza tym przegapiłbym pokaz umiejętności Runara. Miałeś rację, wybitny z niego szermierz. Cóż, widziałem w swoim życiu lepszych, ale faktycznie chłopak ma ogromny potencjał. Zrobiłem to, o co prosiłeś. Czas na nagrodę. Sprawiłeś się powyżej oczekiwań. Nie tylko pozbyłeś się naszego wstydliwego problemu, ale pomogłeś zrozumieć Runarowi ważną lekcję. Proszę, oto złoto. Weź też te swoje światła. Niech wskażą ci drogę w twoich najczarniejszych godzinach. Nauczysz mnie czegoś o magii? Jeśli pokażesz w jakiś sposób, że jesteś godny poznania tajników magii, to chętnie cię w nie wprowadzę. Pohandlujmy. Hej, ty! Teraz ci się dostanie, bydlaku! Thank you.